your fault and you don't deserve. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kolejny vlog z lotów w terenie i tę audycję chciałem poświęcić na rzecz bardzo subtelną, ale wielu starszych użytkowników dronów na pewno się ze mną zgodzi, a mianowicie chodzi o aplikację DJI GO 4 i jej możliwości. W tej chwili doświadczamy premiery kolejnego drona, bo to już jest czwarty z kolei, po miniaczu dwójce, po R2, po R2S. Mamy teraz Mavica 3, który operuje już na aplikacji DJI Fly. I niestety, co się dzieje z tą aplikacją, ona nie ma tych pełnych możliwości, które mieliśmy w aplikacji DJI GO 4. I rozważając zakup tych nowych dronów, weźcie też pod uwagę, że na przykład Mavic 2 Pro ma już niesamowite możliwości, takie jak na przykład tryby Waypoints, czy tryb Tap Fly, czy może możliwość dostrajania stylu, tak jak ostrości, nasycenia kolorów, czy kontrast. Pokażę Wam to dzisiaj wszystko już na konkretnych przykładach, a w tej chwili zaczynamy, bo robi się trochę zimno. Do dzieła! I to, co chciałbym pokazać na tym przykładzie, to są m.in. inteligentne tryby lotu. Zwróćcie uwagę, że tutaj właściwie, jak mamy taką sytuację, to możemy najpierw wybrać inteligentny tryb lotu, a dopiero później obiekt. Czyli na przykład wybieramy sobie taki inteligentny tryb jak Tap Fly, jest tutaj, i wybieramy sobie Górę Biakło z tej strony. Chciałbym lecieć tuż obok niej i nagrać film. I zobaczcie, co się dzieje, że w tym momencie ja mogę skupić się na innych rzeczach, takich jak na przykład bezpieczeństwo, spojrzeć, czy czegoś nie mamy w bezpośrednim naszym pobliżu, czy na przykład nie zbliża się jakiś ptak, czy jakiś obiekt typu drugi dron, a dron sam wykonuje taką prostą czynność jak lot z prędkością 3 km na godzinę. To jest jedna z tych funkcji, której bardzo brakuje, przynajmniej mnie, w aplikacji DJI Fly. W takich przypadkach, kiedy chcę nagrać dłuższą animację, wyobraź sobie, że nagrywasz na przykład, nie wiem, film relaksacyjny, który ma trwać 15 minut albo 20 minut i do tego tylko muzykę relaksacyjną, a dron leci sobie spokojnie nad lasem i obserwuje zachód słońca. W tej chwili przerwiemy, pokażę Ci drugi tryb. Wrócimy teraz do menu głównego inteligentnych trybów lotu. Drugi tryb, którego mi bardzo brakuje, to jest tripod. Z tego względu, że w trybie tripod, zobacz, co się dzieje, że jesteśmy w stanie poruszać się niesamowicie wolno. Ja w tej chwili mam ten drążek prawy całkiem w prawo wychylony na maksa i poruszam się z prędkością 3 km na godzinę. To jest dokładnie to, czego mi brakuje też w aplikacji DJI Fly. I jeszcze, jeżeli masz na przykład Mavica 2 Pro, jesteś w stanie... jesteś w stanie wyregulować sobie prędkości w trybie tripod i dostroić go jeszcze bardziej. Także pod tym względem to jest ta druga cecha, której bardzo mi brakuje faktycznie w aplikacji Fly. Trzeci tryb, którego mi najbardziej brakuje, to jest Point of Interest. W tej chwili wyznaczam środek, Record POI. To jest nasz POI i w tej chwili będziemy wyznaczać sobie promień. Promień, po którym dron będzie leciał. Obecnie mamy promień w okolicach 40 metrów. Chciałbym mieć promień, załóżmy, w okolicach 80 metrów. Tak? Tak jak teraz. I niezależnie od oświetlenia, bo ten tryb opiera się na GPS-ie, a możemy faktycznie sobie wybrać tutaj i prędkość, możemy wybrać też kierunek obrotów, możemy wybrać sobie takie podstawowe parametry, prawda? Na przykład wysokość i też zwrócić się w daną stronę. Height. I teraz widać, że to nam się nagrywa elegancko. Też możemy skupić się na bezpieczeństwie. Do 500 metrów można ten promień wybrać i on opiera się, tak jak powiedziałem, na GPS, na pozycji GPS, czyli już warunki oświetleniowe i tak jak mamy w DJI Fly, że tam na bazie optycznej jest ten obiekt wybierany i bardzo często jest zgubiony. Tak tutaj zobacz, że bardzo ładne kinowe ujęcia jesteś w stanie osiągnąć w prosty sposób i to jest ten trzeci tryb, którego mi bardzo brakuje tutaj, a mianowicie POI oparte na GPS-ie, nie oparte na samej optyce.
Kolejna sprawa, którą chciałbym tutaj zaakcentować, to są ustawienia, jeżeli chodzi o foto czy wideo. Zwróć uwagę, że w tych ustawieniach, które tutaj mamy, możemy wybrać sobie parę rzeczy, między innymi można wybrać tutaj kolor. DCNLike lub normalny. Nie wszystkie drony to mają, ale większość już ma w aplikacji DJI Fly. Natomiast nie mamy tego. To są ustawienia stylu. I tutaj mamy, jak widzisz, ustawienia takie, że jest zmniejszony kontrast i nasycenie kolorów, ostrość jest na zero i można sobie tym regulować i faktycznie zmieniać, na przykład ostrość zmniejszyć, czy kontrast zmniejszyć, tak jak teraz, albo nasycenie kolorów zwiększyć. A sami decydujemy o tym, na jakim obrazie pracujemy i jaki obraz uzyskamy bezpośrednio z drona. I to jest mega fajna wartość. Niestety w DJI Fly nie ma już tego obecnie i tylko w DJI Go 4 jesteśmy w stanie to zrobić. Nawet jeżeli używamy takich dronów jak na przykład Mavic 3, który powinien mieć tego typu ustawienia. I teraz słuchajcie, jest parę jeszcze takich spraw kluczowych, które wydają się mało ewidentne, ale jednak są. Zobaczcie, wejdziemy sobie do głównego menu i tutaj jest na przykład, tu są na przykład ustawienia baterii. I tutaj możemy ustawić sobie, na jakim poziomie wyskakuje nam alarm. Sami tego dokonujemy. Możemy też obejrzeć te detale, które są dostępne w sumie w aplikacji DJI Fly. Ja mam na tym pakiecie już 90 cykli ładowania, ale właśnie ten poziom, to jest fantastyczne, że możemy ustawić sobie poziom alarmowy. I następna rzecz, która jest bardzo istotna, to są czujniki. Zwróćcie uwagę, że w tym menu, w tej aplikacji jesteśmy w stanie pograć sobie czujnikami i je całkowicie wyłączyć. Możemy też nasz radar wyłączyć, tak jak na przykład tutaj, prawda? Nie ostrzega nas w tej chwili, w tym momencie nie będziemy mieli tych kolorowych grafów na ekranie. Avoidance in active track, czyli na przykład jeżeli chcemy mieć śledzenie i nie chcemy mieć tutaj obstacle avoidance, czyli unikania przeszkód, bo wiemy, że ten teren jest czysty, to i tak to w ten sposób też możemy sobie wyłączyć. Backward flying, czyli latanie tyłem, możemy tutaj też aktywować. To samo jeżeli chodzi o tryb top fly, który pokazywałem wcześniej, to można zrobić. I to jest naprawdę super sprawa, bo tych ustawień też jest oczywiście więcej, ale jak widzicie, ta aplikacja, ona bardziej mi pasuje do takich profesjonalnych modeli, czy półprofesjonalnych, jak na przykład Mavic 3. I jeżeli tego zostaliśmy pozbawieni, no to faktycznie coś tutaj jest nie tak, bo przynajmniej aplikacja DJI Fly powinna być rozwinięta o te funkcje. I teraz mam do Was prośbę, napiszcie, jakie są Wasze odczucia, bo to jest mniej więcej to, co chciałem powiedzieć i zaznaczyć w tej części, w tym opracowaniu, w tym tutorialu, dlatego że nie do końca gra mi zestawienie półprofesjonalnego drona, który kosztuje ponad 10 tysięcy złotych, a w wersji combo trochę więcej nawet, z aplikacją DJI Fly i też z tym pilotem. Zobaczcie, że ten pilot, który mam, on śmiga tutaj sobie spokojnie z iPadem i mam na przykład dwa klawisze funkcyjne do niego i tak dalej, więc jest więcej tych rzeczy i więcej możliwości. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz. Skorzystaj też z mojego darmowego warsztatu Filmowanie dronem. To jest taki upominek dla wszystkich, którzy dotrwają do końca. A jeżeli jesteś zainteresowany tematycznymi rozwiązaniami, zachęcam Cię do moich warsztatów i produktowych, i też aplikacyjnych, między innymi z aplikacji DJI Go 4. Filmowanie, zarabianie na ujęciach z powietrza i innymi tematycznymi, także zapis webinarów i FPV, te ostatnie pozycje, które robiliśmy niedawno. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymaj się, napisz w komentarzu, co o tym myślisz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!